Zostań naszym patronem już dziś, link w opisie filmu. Dziękujemy za dołożenie cegiełki do realizacji kolejnych wypraw. Nasi patroni serwisu Patronite i YouTube, dołącz do nich i ty. Kochany tato, jeszcze pamiątka, zobaczcie. Siemanko, witam was na kolejnej wyprawie w opuszczonym domu. Zamieszkiwany był przez panią Krystynę, która odeszła w wieku 87 lat. Zajmowała się gospodarstwem, zwierzyną całą. Miała męża, jak mąż miał na imię, niestety tego nie wiem, co się z nimi stało. To tak w skrócie, pokrótce. Tutaj chyba boksy od tej zwierzyny są. Jeszcze hydrant wykopany. Dobra, przejdziemy do domu. Zobaczcie, co się w nim znajduje. A tu jeszcze mam przejście. A tu nic nie ma, dobra. Otwarte. Zgaduję, że tu łazienka była. Ale zaraz zobaczymy. Wejście na strych. Tak. Strych na końcu. Tam widać, jakieś meble stoją. A, łazienka tu była. Buteleczka kryształowa. Metalowy na papier, pojemnik. Ale pajęczyna na głowę. Jak gniazdko u góry zamontowane. No i nawet wcześniej widać, się rozchodzi cały strop. Kuchnia. Tarka, pojemniki na kostki z lodem. Przetwory jakieś, kompoty. Z lewo zmywaka nie ma. Złomiarze się dobrali, ale naczynia zostały na suszarce, talerze. Zobaczę, jakiej firmy. Lubiana. Jeszcze w idealnym stanie zachowane. Ciekawe, czy tutaj coś znajdziemy. Tak, są. W sztuczce. Pusto. Zakrętki. Zakrętka. I serwetki. Tak jakby do frytek. Nie, nie, to są do tego stojaczka. Garki. Termos. Kryształy. Kryształ. I kapcie ktoś położył. Jest gazeta, zacznę z którego roku. Bo nie wiem, czy kalendarz znajdziemy. 3 dni Ukrainy. Wrzesień 98. 25 lat.
Dzwonek jeszcze taki metalowy. Sufit już opada. Lodówka. Zawartość jest? Trochę jest odór. Nie chcę jej za bardzo otwierać. Obrazek święty. Ostrych nie wygląda za ciekawie. Ale spróbujemy wejść. To robi klimacik, zobaczcie. Kolejny obrazek święty. Stolik. Jest taki pokój gościnny, chyba. Takie mebelki piękne. Bardzo ładne. Taboret. I kolejny obrazek święty. Kochany tato, jeszcze pamiątka, zobaczcie. Mam datę pokazać. Karolina i Jurek. 8 sierpnia 2009. Kryształowe podstawki. Kubeczki, dzbanek. To taka salaterka, miska dla dziecka wygląda. Jedna, z misiami. I tutaj niestety półka opadła. Ubrania jeszcze. Kwiaty. Jeszcze rando. To jest plastik. Plastik, no. Ja są to kryształy. Tu niestety komuś okno przeszkadzało, musiał wybić. Oj, oj, oj. Pościel i obraz mamy, tak, obraz święty, nie zdjęcie. No, strych wygląda tragicznie, ale wejdziemy. Toaletka, torebki, ale wszystko oparło z góry. Kolejna szafa z odzieżą. Jeszcze pościel złożona. I znicze. Jeszcze nowe są zapakowane. Szafa, która jest pusto. Tak, pusta jest. Piła do drewna. Tutaj także się komuś nudziło. Licznik bez korków. Dobra, tutaj widzę chyba wejście mamy do piwnicy. Tak, do piwnicy jest wejście.
Ile pająków, zobaczcie. Od góry. O Jezu, nad głową, co tu jest? Cała masa ich. Ale niska piwnica. Zobaczcie. Tutaj kotłownia jest. Węgiel jeszcze pozostał. Ogórki. Widły. Zobaczcie, jaka bryła węgla wielka. Takie coś. Dobra, idziemy na strych. Pajęczyny, ale tego chyba w kadrze nie było widać. Szafa. I choinka, jak się wpasowała w klimat. Akurat mamy grudzień, 13 dzisiaj aktualnie, jak to nagrywam. Fartuch. Torebka z pudełkiem od zapałek i woraszek z jakiś pijacz jest. Myślę, że nasiona. A tu też pokój był. Tak to wygląda. Łoże. Kredens. Kinkat jest. Taki samoróbka z przykrywki. Słonecznik. Tu jeszcze nowe filiżanki. Jeszcze nie rozpakowane. Bateria R20. Kurde, ona ma z 20 lat. Starogard SZE. Piżama, pasiak. Kurczę, nawet u góry musieli okna powybijać, nie? Ja pierdzielę. Chyba nie wstawimy na dół, co? Oj. Także łóżko. Randol już się urwał. Nie, on powieszony jest. I pranie. Neseser. Książka rosyjska z roku 66. Kolejna walizka. Baniak. A tutaj mamy spiżarnię. Karton MMS, myślałem, że od Marlboro starych. Jeszcze. I klasyczny taboret. Tu więcej jest książek rosyjskich. Zobaczcie.
Balaszewo. 1971. Festiwal Kultury i Sportu Sopot. 93 rok. Oferta leśna w Sopocie. Dobra, to na tyle z tej wyprawy. Dziękuję, że byliście. Kto nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Zostaw łapkę, komentarz mile widziany. Kto chce, może wspierać kanał na kolejne wyprawy, bo wierzę, że coraz dalej z tego powodu, że nic w okolicy już nie ma. Od dawna się tak bujam. Po 400 km niekiedy na marne. Jeżdżę w kółko, szukam, nic nie ma. I co dalej? I szybko się ciemno robi. Więc co, widzimy się za tydzień na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się, pa, pa.